ciemnego mam ryja, ale trudno. Jak już wspomniałem w innym filmie, na koniec każdego dnia na Helu, w Helu, warto udać się do... O, tak chyba lepiej mnie widać. Na brzeg morza. Po to, aby posłuchać jego majestatu. Ważna uwaga. Bez względu na to, jak ciepło byłoby w zatoce, od strony zatoki i w samym miasteczku, jakby grzało nie wiadomo jak, zabierzcie grube swetry i koce, bo tutaj tak piździ, tutaj po prostu pizga złem. Bez względu na temperaturę na lądzie, tutaj pizga złem. Mało tego, ten wiatr jest cholernie przenikliwy. Poczujecie go na własnych kościach, jeśli nie ubierzecie się ciepło. Ja jestem ubrany w sweterek, którego nie widać. A mimo tego zabrałem jeszcze kocyk, którego zaraz użyję. Można zabrać ze sobą coś do picia. No i... I siedzieć i posłuchać, jak fale regularnie podmywają brzegi Helu, zabierając jego kolejne metry. Wiatr pewnie też pizga w mikrofon, ale nic nie zrobię. Taka jest siła natury. Jej odwieczne prawo. Jak wieje, to musi pizgać. No i tyle. Dzięki za wspólny pobyt ze mną w Helu. Być może dojdzie jeszcze mały epilog. Ale bez względu na to, czy będzie, czy nie, popatrzcie i posłuchajcie morza. I tak kończy mi się bateria. Byłem tu 4 dni i nóg nie czuję. Wracam zrąbany. Także jest tutaj co robić, naprawdę.